Hej dziewczyny, chciałabym dzisiaj pokazać Wam diamentową mikrodermabrazję do użytku domowego, którą zakupiłam w Malborku na rynku za 200 zł. To nie jest markowy produkt, to nie jest jakaś firma, nawet na opakowaniu nie stoi żadna firma. Zanim opowiem Wam i porównam domową mikrodermabrazję z profesjonalnym sprzętem, to najpierw powiem Wam w ogóle, co to jest ta diamentowa mikrodermabrazja. Czyli mikrodermabrazja diamentowa to metoda złuszczania skóry, która usuwa głębokie warstwy naskórka, jest bardzo skuteczna, oczyszcza i mechanicznie ściera martwe naskórek. To jest niestety, dziewczyny, głębokie, intensywne oczyszczanie i regeneracja skóry, ale jest to naprawdę wspaniały geret do domowego użytku, ponieważ jeżeli kiedykolwiek zechcecie sobie zakupić, a widziałam, że na Allegro mają tańsze, droższe produkty i wszędzie w sumie są dostępne, tylko trzeba szukać jakiejś tam promocji, to będziecie mega zachwycone. Ja wykonam też zabieg na tym domowym sprzęcie mikrodermabrazji diamentowej, żeby Wam pokazać, jak łatwo i prosto można naprawdę zlikwidować sobie zmarszczki, przebarwienia. Naprawdę, dziewczyny, same się przekonacie, bo na Waszych oczach wykonam zabieg i same zdecydujecie, czy warto zainwestować w ten produkt. Zobaczycie skórę przed zabiegiem na żywo, po zabiegu i same zdecydujecie. Ale ja najpierw powiem Wam chwilkę o tej mikrodermabrazji diamentowej do domowego użytku, ponieważ ona usuwa martwe, złuszcza martwe naskórek i podczas zabiegu natychmiast jest zasysany przez taką pompę umieszczoną na głowicy ten cały, użyję brzydkiego słowa, niepotrzebny naskórek, zaskórniki, ten cały niepotrzebny brud z naszej twarzy, dziewczyny. Wiem, że to brzydkie słowo, ale tak prosto, zwyczajnie i po ludzku. Tak mocny peeling złuszczający jak mikrodermabrazja diamentowa do użytku domowego będzie stymulowała skórę, Waszą skórę, do wzmożonej produkcji nowych komórek naskórka. Zabieg można wykonywać na całe ciało. Można nawet, dziewczyny, zmniejszać widoczność rozstępów, blizn. Często piszecie, że macie bliznę, a nie naprawdę najtańsza i najlepsza, bo wiadomo, laser frakcyjny jest najlepszy, ale, bo tak uważam, ale diamentowa mikrodermabrazja jest wspaniała, dlatego wykonam dla Was ten domowy zabieg na domowym sprzęcie, żebyście mogły sobie na żywo zobaczyć. Na pewno większość z Was już robiła takie zabiegi, to nie jest jakaś tam rewelacja, ale dla tych pań, które jeszcze nie były w gabinecie na takim zabiegu, pokażę, jak wykonać taki zabieg samodzielnie w domu. Mikrodermabrazja oczyszcza, likwiduje zaskórniki, zmniejsza widoczność porów, likwiduje przebarwienia na skórze. Wiecie, zabieg można wykonywać co 2 tygodnie, ale jeżeli Wy zdecydujecie się chociaż raz w miesiącu, to nie będzie nic lepszego dla Waszej skóry. Tak uważam, jeżeli chodzi o domowe zabiegi, chociaż DermaPen daje im na równej linii te same plusy, bo DermaPen i mikrodermabrazja diamentowa daje im porówno. Dziewczyny, to jest bardzo tani sprzęt, 200 zł. To nie jest żaden markowy. On posiada, ja Wam zbliżę, żebyście mogły sobie same zobaczyć, to są diamenty, tak zwane diamenty. Tam koło diamenta to pewnie nigdy prawdziwego nie leżało. Widzicie, jak pięknie połyskuje. Uważam, że za cenę 200 zł, no ja nie będę mówiła, że to jest mało, bo zaraz ktoś mi napisze, bo mieszkam w Niemczech 20 lat i się wymądrzam, ale
taki sprzęt może posłużyć nawet dobre 10 lat, więc uważam, że 200 zł to nie jest jakaś wygórowana suma. To nie musi być markowy produkt. Ja Wam nie mogę się doczekać, kiedy pokażę Wam zabieg z diamentową, domową mikrodermabrazją. Na pewno nie jedną z Was zachęcę, wiem o tym, bo jak zobaczycie efekty przed zabiegiem, a porobiły mi się już takie zmarszczki na twarzy i będę je usuwała właśnie dermabrazją, bo zobaczcie, ja Wam będę przed zabiegiem wszystko mówiła. Te malutkie to są do zaskórników na nosie. Będę likwidowała sobie zmarszczki wokół oczu, z powiek. Te dziewczyny, te duże, to są na celulit, na rozstępy, na ciało. A te mniejsze są do dekoltu, szyi, twarzy i tak dalej. No coś fajnego, dlatego chcę jak najszybciej, no w przyszłym tygodniu, tak do środy, to jestem zawalona terminami w pracy, ale postaram się w przyszłym tygodniu pokazać Wam, bo naprawdę bardzo fajne. A co jeszcze teraz Wam szczerze chcę powiedzieć o tym produkcie na koniec? Czyli to, tak jak powiedziałam, tu nawet nie stoi żadna firma, bo to jak kupywałam, powiem Wam, na rynku w Malborku, to myślałam, że to jakiś kolejny bubel i jakiś tam szajs, który kupiłam i będzie leżał na strychu, ale byłam tak pozytywnie zaskoczona i powiem Wam, że jak mam rozkładać sprzęt w pracy, a te profesjonalne sprzęty to są takie kombajny kosmetyczne, więcej czyszczenia i zachodu niż ten zabieg trwa, to powiem Wam, że jeżeli robię sobie sama w domu, to wolę tą szybką maszynkę do mikrodermabrazji diamentowej użyć i to jest moja prywatna, nikt więcej z niej nie korzysta, to bardzo mnie cieszy. Dziewczyny, powiem Wam coś, co nie powinnam mówić na wizji, ale powiem, co mi tam, obojętnie, i tak mi nie zależy. Ja pracuję na sprzęcie LCN, nie wiem, czy mogę wymawiać firmę. To jest profesjonalny sprzęt diamentowej mikrodermabrazji. Koszt takiej maszyny to jest ponad 12 tysięcy złotych, a ta kosztowała mnie 200 zł. No różnica w cenie, no powiecie, że nie jest mała. Ale powiem Wam szczerze, tylko żeby wydać opinię szczerą, dokładną i żeby nie pominąć nic, użyłam do zabiegu mikrodermabrazji diamentowej tych samych produktów. Czyli pracowałam na domowym sprzęcie, ale dziewczyny, używałam tych samych ampułek, które używam w pracy, żeby nie było tak, że tutaj na przykład bym używała jakichś tańszych czy gorszych produktów i bym powiedziała, nie, jednak bubel. Użyłam tych samych ampułek, tych samych produktów i na koniec powiem Wam to, co oczywiście nie powinnam powiedzieć, że nie zauważyłam po zabiegu żadnej różnicy między drogim sprzętem LCN do mikrodermabrazji diamentowej, a między tym tanim. Oczywiście ja sobie zabiegi wykonuję bardziej intensywnie niż klientkom, bo ja robię sobie bardzo rzadko, mi się nie chce, nie mam czasu. Jak się cały dzień narobię, to dla siebie naprawdę zero chęci. Czas jeszcze by się znalazł, ale zero chęci. I wiecie, że nagrywając te filmiki jestem zmotywowana, bo ostatnie 3-4 lata w ogóle sobie prawie nic nie robiłam. Też nie powinnam tego mówić, ponieważ mam tego dosyć. Jak to mówią, szewc bez butów chodzi i to jest prawda. Jak się robi cały dzień jedno i to samo i w kółko ciągle przez 6 dni w tygodniu, to naprawdę, nawet jak ten czas jest, to się nie chce. Nie chce się nawet na to patrzeć. Nie chce, naprawdę. Dzięki temu, że nagrywam dla Was filmiki, przy okazji sobie robię zabiegi i to jest takie naprawdę wszystko pożyteczne, dla mnie szczególnie, dla Was może coś tam fajnego zawsze sobie wynajdziecie. Dziewczyny, nie wiem, czy Was to zainteresuje, ale jeden zabieg domowej mikrodermabrazji Wam pokażę. Jak to się robi, łatwo, szybko, przyjemnie. Oczywiście zabieg jest bezbolesny, bezbolesny. Przed takim zabiegiem, wiadomo, zawsze to tak się mówi, żeby nie używać aspiryny, takich tabletek, które rozrzedzają krew,
Nie powinno się też oczywiście iść na solarium, do sauny po takim zabiegu, bo jednak to jest intensywne złuszczanie skóry. To nie jest jakiś peeling domowy, tylko diamentowa, domowa mikrodermabrazja. No, nie mogę się doczekać, kiedy dla Was nagram. Postaram się jak najszybciej. Oczywiście, jeżeli będziecie zainteresowane, to popatrzcie sobie na Allegro albo może na jakichś innych stronach taką domową mikrodermabrazję. Są często promocje, tylko to trzeba, wiecie, czatować, szukać i tak dalej. Dzisiaj kupiłam, jeżeli ktoś ma dostęp do Aldi, firma Biokura wydała fajne ampułki z kolagenem. Czysty, fajny kolagen do zabiegów z Derma Roller, Derma Pen, albo tylko tak do użytku. Wydała także ampułki z hialuronem. Wszelkiego rodzaju, dziewczyny, naprawdę. Jeżeli ktoś ma dostęp do Aldi, bo za 7 ampułek chyba zapłaciłam 4 euro, jak się nie mylę, dużych ampułek. Ja, wiecie co, chyba z tą ampułką z kolagenem wykonam zabieg, wykonując diamentową mikrodermabrazję. Jeżeli ktoś może sobie iść do Aldi i z firmy Biokura kupić te tanie ampułki, a one naprawdę są bardzo dobre, w ogóle ta firma Biokura, nie wiem czy wiecie, ona pracuje i współpracuje z firmami z wyższych półek, bo to, że kupujecie tani produkt, to nie znaczy, że to jest bubel. Pamiętajcie, to, że on jest w Aldi, w sieciówce, to nie znaczy, że to jest jakiś szajs. Dziewczyny, dzisiaj jest piątek, piątunio, piąteczek. Nie mogę się doczekać, kiedy skończę pracę. Jest piękna pogoda i jadę do mojego ulubionego miejsca na Gister i będę się opalała. Nie powinno się opalać, każdy zaraz napisze, ale ja lubię, stosuję filtry i będę się opalała. Dziewczyny, życzę Wam fajnego weekendu, jakiejś fajnej imprezki w sobotę. Bawcie się dobrze, odpoczywajcie. I zachęcam Was do obejrzenia kolejnego filmiku z diamentową, domową mikrodermabrazją. Pa dziewczyny! I pamiętajcie, żeby chociaż wypróbować jedną domową maseczkę, która naprawdę wyglądałam na wizji jak jakiś folidiot z tymi maskami zielonymi, z tymi zbożami na twarzy, żeby pokazać Wam, jak te maseczki domowego użytku wyglądają. To chociaż tak z łaski dla mnie, wypróbujcie chociaż jedną maseczkę ze względu na to, że robiłam z siebie takie pośmiewisko na wizji, ale nie, ale teraz tak serio, maseczki są naprawdę fajne, super, szczególnie ta ostatnia na celulitis, zachęcam. Buziaki dziewczyny, pa i miłego Wochenende. Ciao!